Dobra, nożyki wszystkie na swoim miejscu, nowe założone. Jedziemy na łąkę i będziemy kosić trawę na siano. Zimą wuja wymienił rotacyjną na większą, tak że teraz 80 kosi. Także komfort się podniósł, chociaż to tylko stara czeska kosiarka. Do pełni szczęścia brakuje jakiejś dyskowej, ale w sumie na te nasze kawałki to tym i tak obskoczymy w miarę szybko. Sprzęt rozłożony, wałek jest, także pora zaczynać. Nie ma to jak dźwięk rozpędzającej się rotacyjnej. Widzicie, robota idzie gładko. Ta kosiarka ma do takiej zwykłej rotacyjnej jeszcze ten plus, że nie robi jednego pokosu, tylko dwa mniejsze. To też szybciej ta trawa przesycha po niej. O, widzę, że tam już wuja na łąkę przyjechał. Od razu przetrząsać będzie, żeby jak najszybciej wyschło. Trzeba korzystać z pogody póki co. Zaraz tam do niego podejdziemy. Mój plan jest taki, że może i jeszcze jutro na wieczór będziemy też w bele robić siano. Dzisiaj po koszeniu łąki jadę robić bele ze słomy, bo już przeschła. No i jak tam, wuja? Bierzesz się w końcu za robotę, widzę. Ja tu przyjechałem cię pilnować, czy znów mi jakiej szyby nie zbijesz w ciągniku. Już tak się nie mądruj. Weź przestaw mi zgrabiarkę na przetrząsanie i ci trochę pomogę. To potem od razu pojedziesz tą naszą prasę wypróbować. Wuja, się nie bój. Żadna szyba nie ucierpiała podczas nagrywania tego materiału. Już ci zaraz przestawiam i w sumie za 10 minut to już będzie skoszone i jadę prasować. To możesz potem podjechać na pole zobaczyć, jak mi idzie. Dobra, to tutaj na tylnym kole przełożyć, będę musiał. I tak podjechać z drugiej strony i podciągnąć ją trochę, żeby potem koła grabiące opuścić. Dobra, to teraz tylko koła w dół i możesz wuja wsiadać i przetrząsać, a ja wskakuję do 80 i kończę tego klina. A tutaj mimo, że padało, to nie jest wcale tak źle. A bo ja wam najważniejszego nie powiedziałem. Wuja się z Antkiem na łąki zamienili, bo to co my za stodołą mieli zasiać na zboża, to jednak zostanie łąka i to teraz Antek ma, bo on już krów tyle nie ma i ten rok nie potrzebuje tyle siana. A my tak, więc się tam dogadali. I przez 2 lata będzie teraz ta łąka pod naszą opieką. Także ja swoją robotę zrobiłem. Wracamy na gospodarstwo podczepić się pod prasę i jedziemy prasować po przężycie. Widzimy się za chwilę. Dobra, no wszystko mamy. Zapas sznurka jest. Także możemy jechać na pole. Jeszcze tylko bramę zamkniemy jednak, bo to nikogo w domu nie ma, żeby tu się jakiś łepek nie zabłąkał i czegoś z podwórka nie podwędził. Bo ostatnio tu właśnie słyszeliśmy, że się kręcą jakieś obce osoby. No i a to gdzieś akumulator zniknie. Albo piła spalinowa i no strach coś zostawić na widoku. Nie wiem jak tam u was, czy też takie sytuacje macie?
No to teraz wyjdzie wszystko w praniu, jak nasz nabytek nowy się spisuje. Wuja go tu jeszcze dopieścił, jak tylko mógł. Umyliśmy tę prasę. Nasmarowaliśmy. Także myślę, że teraz robota pójdzie sprawnie i nie trzeba będzie po sąsiadach chodzić prosić o pomoc co chwila. Dobra, jeszcze zobaczymy, czy na tych dziurach mi się sznurki nie poplątały. No i co? Ruszyła maszyna i prasujemy. Ale normalnie jestem dumny, że mamy taki duży ciągnik i własną prasę na gospodarce. Jeszcze rok temu wszystko 30 robiliśmy. To był przełomowy rok i jednak traktor to jest najważniejszy czynnik na gospodarce, który napędza rozwój. Widzę już co prawda jedną małą wadę, że podbieracz jest wąski, dość. Będzie problem z szerszymi pokosami, ale no jakoś damy radę, co nie? Ale co to? Zapchało się w podbieraczu. Chyba jednak za szybko jadę. Trzeba będzie tam wszystko wyciągnąć i na nowo załączyć. No nic. Każdego sprzętu się trzeba nauczyć obsługiwać. Peli, widzę, w środku już ładnie zawija. Także teraz trzeba zakasać rękawy i powyciągać tę słomę z podbieracza, żeby jeszcze czegoś więcej nie popsuć. Nie chcę nic mówić, ale ujechałem z 20 metrów i znowu się dziadostwo zapchało. Ja nie wiem, co jest grane. Przecież aż takie duże pokosy nie są. Wolniej też jechałem teraz. Jeszcze ani jednej beli nie zrobiłem. Ja tu już drugie zapchanie, tylko teraz podbieracz chodzi. Ale jakby w tej gardzieli się nawinęło i nie chcę przepchnąć tego dalej, bo nie ma jak złapać słomy podbieracz. Taka zbita słoma się zrobiła i stoi. Czekajcie, może z drugiej strony jakoś to kopnę nogą i przepchnę i załapię w końcu. Coś tam podbiera, ale ja nie wiem, czemu tak się kotłuje pod podbieraczem. Co za złom to jest. Dobra, jeszcze raz spróbujemy, bo jak nie, to na złom wywiozę. O, patrzcie, France. Przestraszyła się menda jedna i przepchnęła. Ehe, taka cwana jesteś. Już ty się mnie bój, niech mi tu tylko coś będziesz się psuć albo zapychać, to zaraz na złomowisko pojedziesz. Dobra, tylko teraz tu się pogubiłem w tych uwrociach. Dobra, ten lusek weźmiemy teraz i jedziemy. Zaraz będzie pierwsza bela. Ciekawe, ile bel ogólnie wyjdzie. Bo w sumie to na taki transport do domu to nie jesteśmy przygotowani. Wuja mówił, żeby je potem nośnikiem bel na krawędź pola zwieść tylko, a potem będziemy myśleć. Ten ładowacz czołowy chodzi po głowie, ale wcześniej by trzeba 30 wyremontować i znów koszty by były. Dobra, to za chwilę nastąpi wiekopomna chwila i wyjdzie z prasy pierwsza bela naszej produkcji. Ciekawe, jak zbita będzie. Dosyć mocno skręciliśmy tę prasę. Sporo też już tej słomy z pola zebrałem, to fajna belka powinna wyjść. Dobra, wylatuję, to idziemy obejrzeć gospodarskim okiem i ocenić. O no, jak tu widzicie, poziom zbicia jest fenomenalny, piękna i dorodna kupa słomy wyszła z prasy. No, co cię boli? Bo wiesz, tutaj tak w linii prostej to będzie z 2 kilometry na przetop złomu i metali kolorowych. Mam nadzieję, że to tylko przez to, że pierwsza bela i jakoś ten sznurek nie owinął dobrze beli. Zobaczymy w kolejnej. Nie no, kochana moja, ty to serio chcesz się dowiedzieć, ile ważysz na wadze zakładowej, co? Czego ty się małpo zapychasz ciągle? No, czasem się posłucha i przestraszy i jakoś idzie robić dalej. Dobra, no to robimy drugą belę. Widzę, że sznurek dobrze chwyciło, także teraz powinna wyjść ładna belka.
Jeno, zaraz mnie szlak jasny trafi. Co za dziadostwo? Czemu się ta bela rozpadła? Przecież podało sznurek i owijało nim belę. Co tu gdzieś ten sznurek jakoś źle idzie jednak, czy co? Czemu on się na końcu zluzuje i ta bela wcale się nie trzyma? Ktoś takie miał problemy w pasowej prasie? Bo powoli moja cierpliwość już się kończy. Dobra, wyłączyłem wałek, bo jeszcze tego brakuje, żeby mi ten złom darmową karuzelę zrobił albo zmniejszył liczbę kończyn. Jeszcze raz tu wszystko przejrzę, czy dobrze idzie z tym całym podajnikiem sznurka. Nie, no wszystko jest dobrze. Tak jak w instrukcji, bo nawet na internecie znalazłem. I według niej się kierowaliśmy ustawiając ją. To co jest grane, że ona nie chce beli ładnej wyrzucić? Nie no, chyba nie muszę wam przedstawiać, jaką mam opinię o tej prasie. Ja pierdzielę i nie dość, że cały czas się zapycha, to jeszcze nie robi bel. I nawet już się złomowiska nie boi, chyba ją zaraz pokrzywami postraszę. Akurat tam za stodołą by się w pokrzywy ją cofnęło i niech gnije. Panowie, ja nie będę przeklinał, ale stoję i patrzę na ten obraz nędzy i rozpaczy i zaraz będę beczał jak dziecko. No dlaczego to się tak zapycha? O jeszcze, Antek jedzie. Może on coś zaradzi na ten polski gruz? Czego tak stoisz, co maszyna nie idzie? A no nie idzie wcale. Ciągle mi się zapycha jak jeżdżę i już dwie bele co zrobiła, to ten sznurek w ogóle jej nie opasał i takie luźne kupy wylatują. A wszystko dobrze ustawione jest przecież i już nie mam siły do niej, co jej nie pasuje. Jak luźne kupy robi, to rozwolnienie może ma. Hehe. Słuchaj, no z mojego doświadczenia to taką prasę to trzeba dobrze nakarmić. To znaczy się musisz tak po pokosie jeździć, żeby komora równomiernie i z lewej i z prawej się wypełniała, bo pokos też czasem nierówny jest, a do zwijającej prasy materiał musi być jak najbardziej równomiernie rozłożony, inaczej ci się to będzie w środku kotłować i nierówne zbicie beli będzie. Ja z moją sipmą to tam sporo się nawężykuję na pokosach, ale inaczej nie da rady, jak ma ładne bele robić. A z tym wiązaniem to ci za dużo nie pomogę, bo ja z taką prasą styczności nie miałem, a w mojej to inaczej jest. No, rozumiem. Dzięki chociaż za tę poradę odnośnie pokosów. A tutaj to jeszcze sprawdzę, dlaczego te bele nie wychodzą. No jak coś, to mi sipmę naprawiał taki jeden z Łysocina, to jak dalej nie będzie chodziło, to ci mogę kontakt do niego dać. On tam mechanik jest, starszej daty, to pewnie z takimi prasami jak wasza to miał do czynienia i by coś może poradził. Dobra, dzięki za pomoc. No, powiem wam, że teraz faktycznie trochę lepiej idzie, jak tak wężykiem jadę po pokosach, póki co się jeszcze nie zapchała. O, i wuja już przyjechał na łąkę. Zaraz zobaczy, co tu się dzieje. Ale jeszcze jest szansa, że w końcu prasa zacznie działać tak, jak powinna, bo przecież wszystko jest dobrze ustawione. Specjalnie beli nie wyrzucam, pogadam z wujem. To ja już przetrząsać skończyłem. A ty ani jednej beli jeszcze nie zrobiłeś? No, nie da się, wuja. Ciągle nie obwiązuje tym sznurkiem beli jak powinno i od razu się rozlatuje po wyładunku. Już wszystko patrzyłem. Nawet Antek tu był oglądać do pomocy i nic. Cały czas źle pracuje. Jeszcze mi się zapchała kilka razy. I tak zeszło czasu. Ja już nie mam pomysłu, co tu jest nie tak. Dobra, no, z wujem jeszcze raz wszystko sprawdziliśmy, no i czas na test. Młody! Słucham? Młody! No, co? Dawaj mnie siekierę zaraz i to porąbię te dziadostwo! Spokojnie, wuja, spokojnie. Że mnie podkusiło te pieruńskie maszyny kupować, a teraz się denerwuj przez te sznurki sknocone. Zaraz mnie szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. Dawaj to zaraz z tym jedziemy w krzaki pizgnąć za stodołę stare kojdy. Albo nie. Jak już masz zaczepione, to zaraz na wagę i do huty na przetop i będziemy golić brodę tym rzęchem. Aż mnie serce zakuło teraz, Wuja, wuja, nie denerwuj się na spokojnie. Przejrzymy jeszcze raz wszystko. Dobra, to ja kończę ten odcinek, bo się nerwowo zrobiło, a może i wy wpadniecie na jakiś pomysł, co może być nie tak. My tu będziemy kombinować i mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie już problem rozwiązany. Trzymajcie się, cześć.